Jest ktoś w waszej paczce, kto jednak się odłączył po programie i kto na przykład nie będzie brał udziału w tym wyjeździe, albo po prostu wasze relacje są trudne? No ogólnie mogę powiedzieć, że no ciężko się zgrać całą ekipą, każdy z nas ma swoje życie, swoją pracę, więc organizując jakikolwiek wyjazd zawsze jest 30% obecnych, reszta nie. A jeśli chodzi o takie relacje, no to myślę, że wielu uczestników ma po prostu gorsze z kimś relacje i urwali kontakt po hotelu. Powiedzmy o tobie. Mhm. Jeśli chodzi o mnie, no to jest wielu uczestników, z którymi nie mam jakiegoś super kontaktu, ale myślę, że też wyciągnę... Pamiętasz ich imiona? A może tak, a może nie. Nie no, generalnie na przykład nie mam kontaktu z Giovannim kompletnie. Nie zdążyłam go poznać, on też mieszka za granicą, więc dzisiaj go widzę pierwszy raz tak naprawdę. No ale bardzo miło było mi go poznać, także no myślę, że z tą osobą mam też taki średni. No i oczywiście ja mieszkam na samym końcu Polski, a reszta uczestników bardzo daleko, więc no ciężko tutaj jest mieć taki stuprocentowy kontakt. No i myślę, że gdzieś tam mniej dobry mam na przykład z Karoliną, która mieszka bardzo daleko z takim Darkiem, czy tam z Kubą, no po prostu mieszkają bardzo daleko.